Witaj, myszki z tej strony, w pierwszym odcinku z Hardline 4 na nocy Kaiser Redux jako Imperium Osmańskie. Jak sami wyczytaliście z tytułu tej serii, będziemy próbowali pójść jedną z, no w sumie nie najnowszą ścieżkę, ale po prostu trochę została ona przejrzana i odnowiona, czyli ścieżkę, która nawet się pokazuje teraz, czyli ścieżkę Kaisera. Tak, to jest dosyć śmieszna ścieżka, która, nie powiem, nie należy do jakichś takich najbardziej historycznych, ale należy chyba do jednych z takich najciekawszych, kiedy na Kaiser Reduxie gramy ścieżek, czyli ścieżka, której po prostu wybieramy sobie, że będzie nami rządzić Kaiser, który będzie ubrany w mundur osmański. To jest śmieszne, że zrobiono mu zdjęcia w mundurze osmańskim, teraz jest ta ścieżka. Więc najpierw zacznę od tego. Więc jeżeli ktoś nie wie, czym jest Kaiser Redux i to jest trudne do zrozumienia, że nie wie, i po prostu na czym polega historia? Historia polega na tym, co by było, gdyby podczas I wojny światowej Niemcy wygrali, ale w porównaniu do Kaiserresia to jest taka rozbudowana wersja, która już jest na pewno jako własne, nie, już bardzo odeszło od oryginału. I polega na tym, że po prostu jest tutaj bardzo dużo szalonych ścieżek, takich totalnie szalonych. Co chwila jest dodawane kolejne. To jest jeden z najbardziej aktywnych modów. Więc to jeżeli ktoś po prostu nie wie, czym jest Kaiser Redux. A co jeżeli chodzi o historię z Imperium Osmańskim, no to po prostu jeżeli Niemcy wygrali pierwszą wojnę, no to Imperium Osmańskie razem z nimi. Ale Imperium Osmańskie nadal jest słabe. Rządzi nami oczywiście kolejny Osman. Jezu, wypadło mi kompletnie, ale kompletnie z głowy, jak się nazywali ci Osman, nie Sultan. O Jezu, naprawdę. Naprawdę zapomniałem, jak oni się nazywali. Jezu, ale głupio się teraz czuję, ponieważ dosłownie to polega na tym, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ale w głównej mierze o to chodzi, czyli że rządzi nadal nami właśnie, nadal rządzą nami Osmanowie. I teraz jedyne co, to musimy czekać. To jest coś takiego, że ta ścieżka dopiero się odpala w dalszej części gry, więc przez dłuższy czas tej serii będzie coś po prostu to samo. Jedyne co ostatnio jak czytałem, bo się tak zainteresowałem tym, to na czym polegało to, że Imperium Osmańskie udało się to, że po wojnie, znaczy się po wojnie, chyba przed właśnie wojną doszło do tego nie puczu, tylko do zamachu tych młodych Turków. I dzięki temu po prostu podczas wojny trochę silniejsi byli Osmanowie dzięki temu, bo już nimi rządzili ci właśnie młodzi Turkowie. Okej. Tutaj jest... Tutaj jakieś rzeczy są. I jedyne co, to teraz musimy po prostu... jedyne co teraz po prostu musimy to się podbudować. To też jest coś takiego, że mamy tam taką mechanikę w porównaniu na przykład do Great War'a, który robi kolejny rework Osmanów. Tak, ostatnio grałem, znaczy ostatnio robiłem serię z Osmanów, to było to jedno z najbardziej popsutych rzeczy. Okej, tak, wyślemy wam. Jedno z najbardziej popsutych rzeczy i oni robią kolejny rework, a tutaj jest coś takiego, że po prostu mamy decyzję, po pewnym czasie się nam odblokuje i będziemy mogli to włączyć. Jak na razie włączyłem kilka i bardzo chętnie, więc tak, co to jest? German Empire. Wiecie co? Chyba chętnie kupimy Kretę. To jest coś takiego, że to jest jedna ścieżek właśnie na Krecie, która po prostu powoduje to, że możemy zdobyć ją jako marionetkę. Okej. Możemy zaneksować albo to dać.
Szczerze, nie ma różnicy, czy my to damy jako marionetkę. Tak naprawdę to już powinniśmy to wziąć. Dobra, wyślijmy was do Cyrenaiki. Oni są naszymi sojusznikami niby, ale mogą się wyzwolić, więc w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy mieli już przygotowane tutaj na wszelki wypadek jakieś już jednostki. Tak naprawdę nie wiem. Na razie wezmę to minus 20. To jest coś takiego, że ten siła polityczna to na razie nam nie jest potrzebna. I tak większość tych decyzji są za darmo. Okej. Okay. Tutaj kolejna reforma. We shall base on the Swiss Civil Code as we cannot abandon our Islamic character. Myślę, że my pójdziemy jednak w austriacki kod, jako że Austria po prostu ma, jakby chyba byłaby najbliżej zbliżona do nas, a nie będziemy tutaj podążać za islamem, bo wiecie, to nie jest zbyt dobry wybór, kiedy podążamy za islamem. Jihad for Delhi. Okej. Czyli w głównej mierze możemy po prostu wysłać do was dywizję. Szczerze powiem, to nie jest zły pomysł, żeby wysłać jakieś dywizje. Wyślemy dwie dywizje. Więc trzeba tutaj wspomóc naszych muzułmańskich braci w wierze. Tak naprawdę to bardziej chodzi o to, żeby ich ich tutaj właśnie jakoś w miarę pomóc. Więc albo możemy stracić stabilność za to, że powiem, że jednak kobiety mają prawa, albo nie. No dobra, kobiety mają prawa. Okej. Okay. Na który front? Wysłałbym was na ten front. I widzę, że już tutaj nie mamy zbytnio ekwipunku, więc was tak wyślę. Oraz tutaj mamy oczywiście naszych gości. Czy my nie mieliśmy jakiegoś dobrego generała? Tutaj ty masz taki sobie. Ty jesteś dobrym generałem. I ciebie jako marszałka weźmiemy. I w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy wysłali gdzieś, gdzie się biją, żebyśmy po prostu się tutaj trochę napakowali doświadczenia. Okej, okay, Poland falls. Okej, okay, czyli socjaliści wygrali. Tutaj możemy dostać to albo nie. Wydaje mi się, że dostaniemy. To jest coś takiego, że tutaj mamy kilka rzeczy, które możemy porobić. Balance the budget. Okej, tutaj trochę sobie naszą depresję poprawimy. Więc tak, jak na razie tutaj w głównej mierze będziemy robić jakieś rzeczy. To, co teraz w sumie robimy, to tak ma mało znaczenia. Na pewno ma znaczenie to, że tutaj będziemy się pić, tylko że nie powiem, by się przydało, żeby nas zaatakowali, a nie żebyśmy my atakowali, ponieważ to wtedy najwięcej dostaniemy expa. Okej, więc no super, wyszedłem stamtąd i akurat wyszli. Okej, wygląda na to, że będziemy w stanie ich tutaj odciąć. W sumie ja tego, jak grałem, to zbytnio nie robiłem, dlatego że to naprawdę, naprawdę było trudne do zrobienia. Właśnie z AI, ale widzę, że tutaj sobie radzą. Więc szybko zajmijmy się tutaj, odetnijmy.
Okej. Okej, myślę, że damy tutaj podarunki. Ci przywódcy plemion lubią, kiedy im się daje podarunki, więc bardzo chętnie bym im to dał. No i kontynuujemy dalej naszą grę. Na razie sobie tutaj zajmiemy się tymi dywizjami. Tutaj odcięliśmy ich, ale nie musimy zostawać w tym miejscu. W głównej mierze po prostu musimy ich tutaj dobić. Okej. Dobra, tutaj mamy jakąś misję. Tutaj musimy... Co musimy zrobić? W głównej mierze... W głównej mierze w sumie wszystko jest ok. Oraz udało nam się wygrać tutaj wojnę, nic w głównej mierze nie robiąc, więc jest super. Więc wracamy do naszego państwa. Delhi wygrało? W sumie stracili te terytoria, więc czyli można powiedzieć, że wygrali. Nas to zbytnio nie powinno obchodzić, przecież my tylko tam pojechaliśmy, żeby cokolwiek pomóc. A że oni sami zdecydowali, że przegrali, to już mniejszy nasz problem. Okej, karabiny oraz możemy ulepszyć karabiny. Wow. Szybkie ulepszanie karabinu zawsze w cenie. No i na razie jedyne co musimy robić, to zbierać sobie teraz te wszystkie dywizje. Tutaj mamy jakieś dwie, które... A, to są te, które powróciły. Więc wywracajcie do tego rozkazu. Was damy tutaj. A, ciebie damy... Okej. Okej. Jakieś mamy bunt, który polegał na tym, że ludzie się bawili jojem. Jo. To brzmi prawdziwie. Coś takiego mogło się stać. Naprawdę. Gdy się poczyta kroniki PRL-u, to zrozumie się, że władza może mieć taką psychodzę na temat właśnie swoich przeciwników, że oni potrafią naprawdę głupie rzeczy robić. Okej. Jak to wygląda? No, mamy ten dżihad, ale chyba się powinien włączyć. No, za rok się włączy. Więc na razie to tylko możemy przyklikiwać te wszystkie rzeczy. No, one się nigdy nie kończą, więc... no, niestety... Będziemy musieli na to się patrzeć. Okej, mamy kolejną wojnę. Teraz mamy tutaj wojnę. Oni dostali ostatnio tutaj małe drzewko, żeby pomóc. Okej, co to jest? No i w głównej mierze nic. No dalej musimy się bawić z naszą gospodarką. No i powoli nam wraca political power. Okej, wygląda na to, że tutaj poprzedni przywódca wrócił. Teraz jest pytanie, czy możemy wysłać wam volunteers. Możemy wam wysłać dzięki temu, że ogłosiliśmy dżihad. Bardzo chętnie bym to zrobił. Ponieważ... Jeżeli wy będziecie tam, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będziecie tutaj w wojnie im pomagać. Wiesz, zawsze jest prawdopodobieństwo, że mogą pomóc. Okej. Wysłaliśmy już. Więc teraz tylko musimy poczekać na to, jak co się stanie.
Tak, wojna w Walonii, jest Flandria i zapominam nazw Polski. Walonia, nie wiem czy to jest po polsku. Chyba byłoby tłumaczone na Walonię. Okej, na razie się skupmy na tym. Czy jest nam potrzebny antitank? Chyba realnie nie. Powietrze na pewno by się nam przydało. A teraz zajmijmy się może naszymi jednostkami, bo to byłoby super, żebyśmy się zajęli tym. I czekajcie, damy sobie tutaj, żeby więcej nam karabinów szło. No i wydaje mi się, że po prostu zrobimy taki typowy push właśnie po flance. Wygląda na to, że nasi przeciwnicy są silni, wow. Nie sądziłem, że mogą być na tyle silni. Co? Czy wy macie? Macie okropnie dużą obronę. Nasze dywizje są okropne. Więc może już dodajmy sobie tutaj część rzeczy. Bo na pewno się nam przydadzą. Dobra, na razie niech się tutaj to robi. My wróćmy już tutaj do samolotów. Kupujmy coraz lepsze je. No więc na razie jedyne co możemy porobić to czekać, jak tutaj trochę już sprzęt nam pójdzie do naszej dywizji. Okej, mamy jakieś konspiracje. Jakiś właśnie tutaj spisek. Wydaje mi się, że powinniśmy się go pozbyć. Okej. Wygląda na to, że nasi sojusznicy mają problemy. I to nie jest zbyt miłe, kiedy nasi sojusznicy mają problemy. A my też mamy pewne. Okej, wygląda na to, że jeżeli już się to pozbyliśmy, możemy trochę odbudować nasze. Okej. Mamy kolejny minus. Dobra, jedyne co, to się nam udało przepchnąć prawo. To jest dobrze. Ale na razie sobie włączmy tylko tą. Dokończmy tą gospodarkę. Okej. Udało nam się zrobić kolejną rzecz. Gdzie to jest? O, tutaj. Okej. W głównej mierze chodzi o to, że po prostu w takich modach zbytnio chodzi o powtarzalność, więc nie ma czegoś jakiegoś takiego procentowego. Okej, tutaj poszukajcie dowodów, żeby ludzie się nie powkurzali, że bez dowodów my tutaj kogoś sądzimy. No, poszukajcie dowodów, zawsze są dowody, więc tam się nie martwcie. Szukajcie dowodów, no. Nie powiem, najpierw poszukajcie dowodów, a później jak już macie coś, to po prostu ich zamkniemy. Okej. Okej, wygląda na to, że właśnie zdelegalizowaliśmy wszystkie partie. No. Jej. Okej. Tak na razie tutaj kończmy to i co tutaj możemy zrobić? Pytanie jest, czy może najpierw pójdźmy z jakim politycznym, a później pójdziemy z resztą. Okej. Okej, mamy totalne właśnie załamanie państwa.
Okej, uda nam się przebić. Dobra. O, masz los, serio? Zaatakowali nas, a my nic nie możemy robić. Ponieważ nasze dywizje, chociaż powinny dostawać najlepszy sprzęt, nie dostają go. Tak w skrócie. Okej, okay. Jak wygląda ta nasza gospodarka? Wygląda ona dobrze, ale zanim coś się polepszy, to musimy na razie nie handlować z innymi. Okej, okay. W takim razie kodeks cywilny wprowadzimy. Trochę to pomoże nam w naszej sytuacji. Na razie jedyne, co możemy, bronić tych. Ale tutaj coś nam się odblokowało. Okej, możemy tutaj zwiększyć żandarmerię w tym regionie, bardzo chętnie. I na razie jedyne, co możemy robić, to po prostu stać. W pewnej mierze nasze dywizje mają właśnie problem z ekipunkiem. Abolish Meccan Sharifat. Dobra, myślę, że nie będziemy tutaj niszczyć autonomii na razie, bo wydaje mi się, że ta autonomia to może się nam przydać jeszcze w przyszłości. Ale widzę, że nasi sojusznicy właśnie się przebili i w sumie jesteśmy na dobrym kierunku, żeby tutaj odbić kolejny punkt. No mają nadal ogromną obronę, ale my też mamy pewien atak. Okej. Okay. Swap to the Latin, Millet, Streamline the Perso Arabic. Myślę, że przejdziemy do Latin Script, ponieważ dostajemy jakieś decyzje, a jak zazwyczaj kiedy się dostaje decyzje, to oznacza, że dostaje się plusy. Nie widzę tego. Okej, okay, w takim razie reforma i nie wiem, dlaczego tam się to nie zmieniło. Okej, okay. Zgaduję, że gdzieś jest, to tylko że nie widzę. Albo w ogóle nie ma. To też jest prawdopodobne. Dobra, na razie widzę, że... What? Second World Click? Trochę wczesny, nie powiem i... Ewidentnie źle wpłynie na świat, ponieważ jest tylko w... Nie, wszyscy są. Ale wygląda, że jest wczesne, wczesny nie oznacza zwykle nic dobrego. Dobra, na razie tutaj musimy pobronić się. Okej. Okay. Zajmijmy się tutaj tymi sprawami. I trochę ulepszeń do artylerii. Okej, okay, kolejna wojna. Aha. Studenci protestują, znaczy uczniowie protestują, bo zbyt trudne zadania z matmy. Super. Okej. Okay. Widzę, że się ludzie wkurzyli, bo obaliliśmy system poprzedni, ale wydaje mi się, że będzie dobrze, jeżeli po prostu nie będziemy ich słuchać. Bo nie zawsze słuchanie się z uczniów dobrze wychodzi państwu. Okej, okay, może spróbujmy się jednak pobronić. Może coś to nam da. Nie wygląda na to, że nie daje. Nasi sojusznicy mają na szczęście sprzęt, my trochę niezbyt tego nie mamy. A los tutaj leży. Okej, oczywiście, że będziemy rozdział państwa od kościoła. Wydaje mi się, że Imperium Osmańskim to byłoby najlepsze co do zrobienia. Oraz coś nam się odblokowało wreszcie. O, możemy tutaj zwiększyć. Okej, idź. Zwiększę się. Dobra, więc myślę, że to na razie tyle z odcinka. I będziemy kontynuować oczywiście dalszą serię. Tutaj w głównej mierze jest coś takiego, że... nie zgodziliśmy się?
Wydaje mi się, że ja byłem za tym. Ale chyba nie zgodzili się. Właśnie nie zgodzili. Dobra, więc będziemy oczywiście tutaj dalej kontynuować. Tutaj w głównej mierze po prostu musimy to dokończyć i wtedy nam się wszystkie te rzeczy odblokują. A tak w skrócie po prostu trzeba będzie pójść z drzewkiem. Mamy też tutaj oczywiście bonusy do armii. Dobra, ale na razie to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Obydwoje drogą. No to cześć.